Minęła 18.30, Małgorzata Chodkowska. Witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości w Telewizji Republika. Rządowy sztab kryzysowy apeluje o zachowanie dystansu społecznego i stosowanie się do ograniczeń. W Warszawie, pomimo wzrastającej liczby zakażeń, odbyła się manifestacja środowisk negujących istnienie pandemii. Warszawska Platforma Obywatelska walczy z pamięcią o Jolancie Brzeskiej, ofierze dzikiej reprywatyzacji. Od północy w całej Polsce obowiązują obostrzenia mające zahamować epidemię koronawirusa. Choć dzienne statystyki zakażeń COVID-19 są mocno niepokojące, to zdaniem wirusologów nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu trzeciej fali koronawirusa. Potwierdzają to minister zdrowia i szef kancelarii premiera. Sytuacja jest poważna. Liczba zachorowań bardzo dynamicznie rośnie. Dzisiaj mamy kolejny raz przekroczone 25 tysięcy zachorowań. To jest co prawda troszeczkę mniej niż w zeszłym tygodniu, niż wczoraj, ale w stosunku do zeszłego tygodnia oznacza to przyrost o ponad 5 tysięcy, czyli ta dynamika zachorowań jest bardzo duża i myślę, że jest to już ten moment, ta sytuacja, w której wszyscy musimy pójść po głęboką refleksję na temat swojego bezpieczeństwa, na temat bezpieczeństwa naszych bliskich, bo sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup wiekowych. Zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek, 22 marca, rozpoczynamy rejestrację i umawianie na konkretne terminy szczepień seniorów w wieku 60 i 65 lat, czyli seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Natomiast już we wtorek od 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników. Im szybciej zaszczepimy jak największą część polskiej populacji, tym szybciej wrócimy do normalności i tej społecznej, i tej gospodarczej. Czas na koronawirusowy raport z Ministerstwa Zdrowia. Sobota to kolejny dzień z bardzo wysokim poziomem zakażeń. To ponad 26 tysięcy nowych przypadków. Minionej doby na COVID-19 zmarło 349 osób. Liczba zachorowań w Polsce od początku pandemii to 2 milion 36 700 osób. Zmarło ponad 49 150 osób. W naszym kraju podano już prawie 5 milionów szczepionek. Ponad 3 miliony 200 tysięcy osób otrzymało pierwszą, a przeszło 1 760 tysięcy dwie dawki szczepionki. W pierwszy dzień wprowadzenia ogólnokrajowych ograniczeń związanych ze znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem w Warszawie odbyła się manifestacja pod nazwą Marsz o Wolność. Demonstranci sprzeciwiali się obostrzeniom, a nawet poszli dalej, bo nie wierzą w pandemię koronawirusa. W obecnej sytuacji epidemiologicznej takie zachowanie to, mówiąc wprost, skrajna nieodpowiedzialność. W sobotę w wielu miastach Europy odbyły się demonstracje przeciwników stosowania ograniczeń epidemicznych. Również w Warszawie na placu Defilad zgromadzili się uczestnicy Marszu Wolności, bo pod takim hasłem wystąpili aktywiści ruchów negujących istnienie pandemii COVID-19 oraz zasadności stosowania szczepionek w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się tego groźnego wirusa. W demonstracji aktywnie uczestniczyli m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, Joanna Socha, działaczka ruchu antyszczepionkowego, a z krótkim recitalem wystąpił wokalista Iwan Komarenko. Mimo obowiązujących ograniczeń organizatorzy apelowali do uczestników do niepoddawania się obostrzeniom, wzywając do zdejmowania maseczek. Siły porządkowe po kilkukrotnych wezwaniach do zachowania zgodnego z obowiązującym prawem poinformowały o rozwiązaniu zgromadzenia. Tą akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa skomentował sam minister zdrowia Adam Niedzielski. I ta demonstracja była absolutnie nielegalna, bo przekroczyła limit zgromadzeń, który, przypomnę, wynosi 5 osób. Ta zresztą demonstracja została zdelegalizowana po reakcji policji i w tym sensie tutaj jakby nie ma alternatywy, czy nie ma innego spojrzenia, że jest to działanie nieodpowiedzialne. Tak jak powiedziałem na rządowym zespole zarządzania kryzysowym, bardzo dużo rozmawialiśmy teraz o polityce zero tolerancji dla wszystkich, którzy nie noszą maseczek bądź noszą maseczki na przykład w nieodpowiedni sposób, czyli nie zasłaniając nosa. Teraz jest ten moment, ta chwila, ze względu
względu na narastającą liczbę zakażeń, że działania policji, działania sanepidu będą bezwzględne. Włosi borykają się z niedoborem łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. W Holandii ostatniej doby odnotowano rekordową liczbę zakażeń, zaś Niemcy zakwalifikowały Polskę jako kraj wysokiego ryzyka pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tak w skrócie prezentuje się obecnie sytuacja epidemiczna na Starym Kontynencie. Więcej szczegółów w materiale Bartosza Teodorowicza. Sytuacja epidemiczna we Włoszech pogarsza się z dnia na dzień. W 13 regionach kraju notuje się przekroczenie krytycznego pułapu zajętych łóżek szpitalnych na oddziałach intensywnej terapii. Lawinowo rośnie także liczba osób przebywających na obserwacji. Póki co nie widać jednak szans na poprawę tej sytuacji. Wszystko przez wysoki wskaźnik liczby nowych zakażeń, oscylujący w granicach 25 tysięcy przypadków dziennie. Optymizmem napawa jednak wysoki odsetek osób deklarujących chęć przyjęcia preparatu przeciwko COVID-19. Szczepienie przebiegło bezboleśnie i szybko. Każdy, kto tylko dostanie powiadomienie o możliwości szczepienia, powinien się na nie bezzwłocznie zgłosić. To najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie, dla twojej rodziny i całego społeczeństwa. Ciężka sytuacja panuje również we Francji, gdzie od północy w 16 departamentach obowiązuje lockdown. Obejmuje on ponad 21 milionów osób. Wielu obywateli zdecydowało się wyjechać z objętych restrykcjami obszarów. Wczoraj wieczorem w rejonie Paryża utworzyły się liczące niemal 400 kilometrów korki. Służby drogowe odnotowały analogiczny wzrost ruchu w innych departamentach, które także zostały objęte lockdownem. Wzmożony ruch panował także na kolei. Na większość pociągów nie było już biletów, więc po prostu zarezerwowałam jakiekolwiek dostępne miejsce. Moi przyjaciele mieli mniej szczęścia niż ja i mają teraz z tym ogromny problem. Dostępność miejsc w dużej mierze zależy od celu podróży. W Hiszpanii do niedzieli obowiązuje zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych w związku z obchodzonym tam długim weekendem świętego Józefa. Na drogach odbywają się wzmożone kontrole podróżnych. Policjanci w tym celu wykorzystują także drony. Władze w Madrycie przygotowują się także na nadchodzące święta. Już teraz wiadomo, że w okresie od 26 marca do 9 kwietnia zostaną przywrócone obostrzenia. Nie dotkną one jednak zagranicznych turystów, którzy chętnie przyjeżdżają na Półwysep Iberyjski. To była niesamowita okazja móc tu przyjechać pomimo pandemii. Gram w golfa i dzięki temu mogę w pełni przygotować się do turnieju. Pozytywne informacje napływają za to z Wielkiej Brytanii. Sytuacja w tym kraju z dnia na dzień ulega znaczącej poprawie. Tylko ostatniej doby wykryto tam nieco ponad 4800 zakażeń koronawirusem, o ponad 1500 mniej niż dzień wcześniej. Wyraźnie spadła również średnia liczba zgonów, która obecnie waha się w okolicy 100. Rekordy Brytyjczycy biją za to w liczbie zaszczepionych pacjentów. Według najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godzin szczepionkę przyjęło ponad 660 tysięcy osób. Wśród nich znalazł się także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Sytuacja jest bardzo ożywiona, nawet przed otwarciem placówki. Ludzie czekali w kolejce dużo wcześniej niż byli umówieni. Widzimy, że pacjenci chcą się szczepić i wierzą w skuteczność preparatu AstraZeneca. Tymczasem Niemcy zaktualizowały listę krajów wysokiego ryzyka pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Usunięto z niej Wielką Brytanię, za to pojawiła się na niej m.in. Polska. Podobną decyzję wobec naszego kraju podjęły także Czechy. Niesie ona za sobą nowe ograniczenia w przekraczaniu granicy. Od niedzieli osoby, które będą chciały wjechać na teren tych dwóch państw, będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. Ograniczenia te obejmą także m.in. Bułgarię i Cypr. Bartosz Teodorowicz, Telewizja Republika.
Wracamy do sprawy nagrań tajnego spotkania z udziałem Donalda Tuska i Edmunda Klicha, które miało miejsce 2 tygodnie po katastrofie smoleńskiej. Zdaniem komentatorów ówczesny premier albo popełnił błędy, albo nie chciał wspólnie z Rosją wyjaśniać przyczyn katastrof. Polska zgodziła się wtedy na dochodzenie wyjaśniające przyczyny katastrofy samolotu cywilnego, choć lot do Smoleńska był wojskowy. Takie decyzje postawiły Polskę w roli petenta, a nie w roli partnera w śledztwie. Łukasz Żmuda. Nagrania ujawniły rzeczywisty powód spotkania Donalda Tuska z Edmundem Klichem, akredytowanym w Moskwie przedstawicielem Polski. Nastąpiło jedynie dlatego, że pozbawiony wsparcia polskiego rządu urzędnik udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie uzyskali przewagę. Przyleciałem na własną rękę przedwczoraj, bo wiedziałem, że wszystkie moje próby kontaktu z panem premierem. Pierwszy to był 15 kwietnia, kiedy wysłałem, no można powiedzieć, błagalne pismo. Zapewniano mnie, że pójdzie bezpośrednio do pana premiera. Nie wiem, czy pan premier otrzymał, czy nie. Nie miałem zamiaru informować mediów, ale widzę, że nie ma szans na spotkanie, w związku z tym podjąłem ten dramatyczny krok. Czuję na sobie wielką odpowiedzialność za to, co robię. Natomiast w tej mojej pracy nie było żadnego zrozumienia osób, z którymi się kontaktowałem. Z treści nagranych rozmów wynika, iż 2 tygodnie po katastrofie w Smoleńsku dla ówczesnego premiera ważniejszym od wyjaśnienia jej przyczyn była troska o to, by odsunąć pojawiające się w Polsce przypuszczenia, że strona rosyjska może mieć związek z przyczyną tej tragedii. Państwo polskie ma obowiązek najpierw wyjaśnić najdalej idącą hipotezę, bo to ma taka hipoteza celowego zamachu rosyjskiego niosłaby za sobą najdalej idące skutki polityczne. Donald Tusk wręcz przeciwnie, stawia tezę, że śledztwo ma być prowadzone w taki sposób, żeby takich związków nie ukazało. Ewa Stankiewicz przestrzega jednak przed usprawiedliwianiem Edmunda Klicha. Zwraca uwagę na jego dwuznaczną rolę w pierwszych dniach po katastrofie. Co innego robi w Rosji, a co innego robi w Polsce w tych pierwszych dniach po katastrofie. On jest takim głównym narzędziem tej konstrukcji obezwładniania Polski. W forsowaniu załącznika 13, czyli tego, że będziemy postępować według konwencji obowiązującej dla statków powietrznych cywilnych, pomimo że to był samolot wojskowy, państwowy. Edmund Klich, lecąc do Rosji, nie otrzymał jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa polskiego, które tam reprezentował. Jeżeli wysyła się jedną osobę niewyposażoną w żadne środki, to oznacza, że się nie chce tej katastrofy wyjaśniać, albo że Donald Tusk jest kompletnym gamoniem, w co nie wierzę. W tej sprawie wciąż jest wiele pytań. Wydaje się, że bez dochodzenia podobnego do śledztwa w sprawie holenderskiego samolotu zestrzelonego nad Donbasem nie uda się na nie szybko odpowiedzieć. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. W naszym programie teraz o skandalicznej sprawie, dlaczego pamięć o Jolancie Brzeskiej, działaczce Stowarzyszeń Lokatorskich, która 10 lat temu została zamordowana przez nieznanych sprawców, jest tak niewygodna. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski zablokował pomysł, by ofiara czyścicieli kamienic została honorową obywatelką Warszawy. Wstyd i hańba, grzmią stołeczni aktywiści. Za zdjęciem z początku obrad projektu uchwały głosowało 38 radnych, 20 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Radni Platformy Obywatelskiej podkreślali, że Rada Miasta już raz uhonorowała Jolantę Brzeską w 2016 roku, nazywając jej imieniem jeden z warszawskich skwerów. Według działaczy Platformy argumentem przemawiającym za odrzuceniem wniosku miała być również zasada nadawania tytułu honorowego obywatela stolicy osobom żyjącym. To jest pewien ciąg, kontynuacja ze strony Platformy Obywatelskiej. Najpierw jej włodarze, przedstawiciele, jak rządzili Warszawą, stawali po stronie mafii reprywatyzacyjnej, pozwalali na to, aby oddawać za bezcen kamienice, wyrzucać ludzi na bruk, byli głusi na wołania mieszkańców, lokatorów, a teraz są przeciwko temu, aby osoba, która została przez mafię reprywatyzacyjną bestialsko zamordowana, żeby nie była upamiętniona. No niemniej jest to sytuacja, tak jak mówię, oburzająca, ale pokazuje, kto jest po czyjej stronie. Kto pyta, nie błądzi. Z takiego założenia wychodzi Mikołaj Jaok Janusz, który tym razem odwiedził przystanek Apostazja. Co z tego wynikło? O tym w programie Republika pyta dziś o 20:30. Republika pyta z przystanku Apostazja. Mam dobre wiadomości dla wszystkich konserwatystów i katolików szczególnie. Otóż raczej Kościół w Polsce nie jest zagrożony, bo mimo głośnego, wielkiego głośnika i starań organizatorów, jak na razie nikt się nie przyłączył. Są tylko 3 osoby wciąż. I
No trochę nas to z dziennikarskiego punktu widzenia martwi, ale z takiego czysto ludzkiego i polskiego nas to cieszy. W naszym programie to wszystko na dziś. Już za chwilę Rafał Kacprzak i informacje sportowe, a w nich o fantastycznym wyczynie Roberta Lewandowskiego, który wielkimi krokami zbliża się do historycznego rekordu niemieckiej Bundesligi. Warto więc zostać z nami w sobotni wieczór. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro oczywiście o 18:30 w serwisie Dzisiaj.